po Grudzie idzie rekordzistą punktowanie w Centralnej Lidze Juniorów 17-latków. Szczególnie z drużynami z górnej połowy tabeli. I na własnym boisku, bo więcej punktów przywieźliście z delegacji. Zobaczymy, jak to będzie w rundzie rewanżowej. Ewidentnie mamy problem z punktowaniem z drużynami z górnej części tabeli, ale może poza tymi pierwszymi meczami, to naprawdę w tych niedawnych, to czy z Lechem Poznań, czy z Górnikiem Zabrze, czy choćby dzisiaj z tą szczecińską Pogonią, wydaje mi się, że w sytuacjach bramkowych spokojnie był remis. No właśnie, spotkanie ze Szczecinianami. Rezultat nie oddaje wydarzeń boiskowych. No, myślę, że z Górnikiem Zabrze, z Środowy również. Na statystyki poczekamy dzień lub dwa. Będziemy mieli to jasno na papierze. Scenariusz niestety się powtarza w tych meczach. Wychodzimy albo zdekoncentrowani, albo przestraszeni. Dostajemy jedną, dwie bramki do przerwy. W przerwie zawodników dociera, że chyba już nie mamy nic do stracenia, więc możemy śmielej grać w piłkę. W drugiej połowie czasami nawet zdarza nam się dominować w tych drugich odsłonach, a mimo to nie wyciągamy nawet punktu z tymi topowymi akademiami. Ja myślę, że tu problem jest głównie w sferze mentalnej, a nie przygotowania czy motorycznego, czy taktycznego, bo te drugie połowy pokazują, że dobrze sobie radzimy z tymi drużynami. Tylko coś mamy w głowie, jakieś blokady, które sprawiają, że nie potrafimy nawet wykorzystywać sytuacji na pustą bramkę. Wami trudny wyjazdowy, a bardzo istotny mecz w Głogowie. No do tej pory z tymi drużynami, które są w naszym zasięgu, jeśli chodzi o tabelę, to wywiązywaliśmy się dobrze z tych meczy i miejmy nadzieję, że drużyna tak samo wywiąże się dobrze z tej najbliższej potyczki. Czego serdecznie życzymy. Dziękujemy bardzo.